Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiemy sobie dzisiaj o baśniach. Znacie wiele baśni. Dzisiaj staniecie się takimi już prawdziwymi ekspertami w tej dziedzinie. Ale czym baśń jest? Baśń jest takim gatunkiem literackim, który zawiera w sobie bardzo dużo fantastycznych wydarzeń, takich nierealnych. Tak w ogóle baśnie wywodzą się z przekazów ludowych, z folkloru. Były dawniej przekazywane ustnie, bez zapisywania i dopiero później pojawili się autorzy baśni, którzy spisali te opowieści właśnie folklorystyczne. W baśniach charakterystyczne jest to, że zazwyczaj dobro zwycięża nad złem i takie wartości moralne po prostu pokazują się od takiej najważniejszej strony, pokazują, że są najważniejsze w życiu. Są baśnie różnych narodów, baśnie polskie. Tutaj pokazuję przykłady wydań książkowych, ale też baśnie innych narodów, które niektóre z nich stały się już tak popularne, że znane są na całym świecie i do tych baśni zaliczamy na przykład baśnie braci Grimm, czy baśnie Andersena, czy Charlesa Perrault. A teraz już przejdźmy do naszej prezentacji i zobaczymy, jak Wy znacie się na baśniach. Czy jesteście w tej dziedzinie ekspertami? A więc, czy jesteście ekspertami od baśni? Zobaczymy. Rozpoznacie baśnie na podstawie ilustracji, wskażecie występujące w nich postaci i powiecie też, kto jest autorem baśni. To dzisiaj na naszej lekcji, a więc uwaga. Odpowiedz, z jakiej baśni pochodzi ten rekwizyt. I pierwszy rekwizyt, właściwie dwa rekwizyty, buty i kapelusz. Wiecie, z jakiej baśni? No, myślę, że już wszyscy odgadli, że jest to kot w butach. I kolejny rekwizyt. Miotła i domek z piernika. Jaka to baśń? Czekam, czekam. I myślę, że już każdy odgadł, że jest to Jaś i Małgosia. I następny przykład. Tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że chodzi o czerwonego kapturka. Kolejna baśń. Kto to spał na takiej stercie poduszek, a pod spodem było tylko jedno ziarenko grochu? Jaka to baśń? Księżniczka na ziarnku grochu. A tutaj odgadniecie? Myślę, że nie będzie najmniejszego problemu, że ten pantofelek należy do Kopciuszka. A to smutny człowiek, smutny rybak pod jakąś taką nędzną chatką siedzi. Jest to baśń o rybaku i złotej rybce. Mam nadzieję, że wszyscy odgadli. A to czarodziejski stolik pełen przysmaków. Z jakiej baśni pochodzi ten rekwizyt? Kto z Was zna tę baśń? Stoliczku, nakryj się. I kolejny. Wrzeciono, na którym przędzie się nici. Już taki przyrząd odchodzący w zapomnienie powoli. Pochodzi on z baśni Śpiąca królewna, która ukuła się w palec i zasnęła na 100 lat. A tutaj krasnoludki zwierciadło czarodziejskie. Chyba też nie było problemu, że to z baśni Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków. Myślę, że poszło Wam nieźle. Mam nadzieję, że znaleźli się tacy uczniowie, którzy odgadli wszystkie tytuły baśni. A my do tej pory poznaliśmy 3 obcojęzycznych autorów baśni, a właściwie 4.
bo dwóch z nich było braćmi i o nich było niedawno. A jakich to autorów baśni poznaliśmy? Hansa Christiana Andersena, Charlesa Perrault oraz Jakuba i Wilhelma Grimm. Hans Christian Andersen, pamiętacie, pochodził z Danii. Znamy wiele jego baśni, na przykład Brzydkie kaczątko, Dziewczynka z zapałkami, Królowa śniegu czy Ołowianym żołnierzyku. Nie wiem, czy pamiętacie z jego biografii, z jego życiorysu, że jego życie przypominało troszeczkę losy Brzydkiego kaczątka. Na początku był biedny, marzył tylko o tym, żeby kiedyś tworzyć, pisać i rzeczywiście jego marzenie spełniło się, został kiedyś słynnym pisarzem baśni dla dzieci. I kolejny autor, Charles Perrault, jego baśni też czytaliśmy, akurat my czytaliśmy Kopciuszka, autorstwa tego właśnie twórcy, ale wiemy, że pochodził z Francji i znamy jego baśnie, takie jak Czerwony kapturek, wspomniany przed chwilą Kopciuszek, Kot w butach, Śpiąca królewna. W baśniach Perrault bardzo często bohaterami są też zwierzęta i baśnie tego typu też czytaliśmy. I jeszcze nam zostali Wilhelm i Jakub Grimmowie. Są to niemieccy bajkopisarze, znamy wiele ich baśni. Noszą często te same tytuły, co baśnie Charlesa Perrault. Opierają się na ludowych legendach, które kiedyś były opowiadane ustnie. A przykłady to na przykład To trzy małe świnki, Żabi król, Muzykanci z Bremy, czy Jaś i Małgosia. I wiele, wiele, wiele innych. Otwieramy sobie już ćwiczenia na 58 i 59 stronie. Chciałabym, żebyście przeczytali sobie wszystkie teksty o autorach, czyli o Wilhelmie i Jakubie Grimm, o Charlesie Perrault oraz o Andersenie i zapisali tytuły baśni pod obrazkami. Myślę, że jest to dosyć łatwe zadanie, że każdy sobie z nim poradzi samodzielnie. A teraz otwórzcie zeszyty i w zeszycie napiszcie moja ulubiona baśń, taki temat. I pod tematem samodzielnie zrobicie notatkę na temat tej swojej ulubionej baśni, tak jak się tego uczyliśmy wcześniej. Czyli albo za pomocą mapy myśli, albo pisząc linijka pod linijką i podkreślając najważniejsze informacje. Tylko właśnie niech to będą naprawdę najważniejsze informacje. Nie chcę, abyście mi opisywali całą treść baśni. Pokażę Wam teraz wzór. Oprę się na czerwonym kapturku. Natomiast Wy zróbcie inny przykład. Pokażę przykład graficzny, czyli mapę myśli, ale Wy możecie właśnie zrobić za pomocą zapisywania na przykład jedno pod drugim. Więc zobaczcie, tytuł baśni, czerwony kapturek. Od tego startuję w swojej notatce. Można narysować czerwonego kapturka. I podaję autora baśni, akurat wersję Perrault. Bohaterowie. Dziewczynka w czerwonym kapturku, babcia, wilk i gajowy. Te postacie występują w baśni. Treść. Baśń opowiada o dziewczynce, która wyrusza zanieść maślane placuszki dla babci do wsi za lasem. W drodze spotyka wilka, który podstępnie wydobywa od niej informacje o domku babci. Wilk chce zjeść zarówno staruszkę, jak i jej wnuczkę, co mu się ostatecznie udaje, jednak dziewczynkę i babcię ratuje gajowy. Przybliżyłam treść, a co jeszcze można zawrzeć w notatce na temat baśni? Morał, czyli jakaś nauka płynąca z baśni, czyli zobaczcie, jaki ja tutaj zapisałam. Baśń ta uczy nas, by nie mówić ważnych informacji nieznajomym i być ostrożnym w życiu. Czyli po to tą baśń ktoś napisał, żeby właśnie dzieci
przestrzegały tych zasad takiej właśnie ostrożności wobec nieznajomych. I jeszcze warto umieścić taką informację, że czas akcji nieznany, czyli dawno, dawno temu. W każdej baśni przeważnie właśnie czas jest nieokreślony. Coś tam działo się dawno, dawno temu. To jest taka charakterystyczna cecha baśni. Na koniec, już odchodząc właśnie od dzisiejszego tematu, chciałam Wam pokazać, jak pomysłowo i pięknie część z Was wykonała notatki do baśni o tym, kto jest najważniejszy na świecie, lub o swojej ulubionej książce. Mieliście już takie zadania, robiliście notatki na ten temat i zobaczcie, jakie ładne notatki zrobili Wasi koledzy. I tradycyjny przykład notatek. Bardzo pięknie. Gratuluję tym, którzy zostali tutaj przeze mnie wyróżnieni. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że z dzisiejszej lekcji dużo wynieśliście. A ja Was jeszcze chcę zachęcić do tego, abyście czytali książki, nie tylko baśnie, ale różne książki, ponieważ książki rozwijają naszą wyobraźnię, wzbogacają nasze słownictwo. A więc czytajcie i miłego dnia Wam życzę. Do widzenia.